Cześć, tutaj Elfik. Nie wiem, czy wiecie, ale dawniej rysowałam prawie wyłącznie ołówkami. Później tę technikę nieco zapomniałam i porzuciłam na rzecz kredek, ale osoby, które obserwują mnie na Snapchacie i Instagramie, już pewnie zauważyły, że od kilku dni tworzyłam wyjątkowy, bardzo szczegółowy portret królowej Elżbiety II w technice właśnie ołówkowej. I z tej okazji dziś mam dla Was 5 takich najważniejszych porad dotyczących rysowania ołówkami. I to, o czym powiem, można zastosować do różnych rysunków ołówkami, a nie tylko do techniki takiej bardzo realistycznej, którą stosuję ja. I jeszcze przy okazji mam dla Was fajną informację. Wielu z Was prosiło mnie o to, żebym zaprezentowała swoje umiejętności w rysunku digitalowym i wreszcie nadarzyła się ku temu okazja. Dzięki uprzejmości Lenovo Polska mogłam przetestować wyjątkowy laptop Lenovo Yoga 920 w limitowanej edycji Vibes z rysikiem ActivePen 2 i bardzo mocno nasyconym ekranem 4K. Serdecznie zapraszam Was na kanał Lenovo Polska, gdzie znajdziecie pełną recenzję oraz, uwaga, konkurs. Dlatego po obejrzeniu mojego materiału koniecznie zajrzyjcie na Lenovo Polska i sprawdźcie, co dla Was przygotowaliśmy. A teraz już nie przedłużam i zapraszam Was na rysowanie ołówkiem. 1. Używaj różnych twardości ołówków. Do miękkich wszyscy się już dawno przekonali, bo bardzo ładnie się rozcierają i dają wyrazistą czerń. Ale sporo rysowników jakoś wciąż unika ołówków twardych i zostawia je tylko do rysunków technicznych. Tymczasem one naprawdę potrafią się przydać. Przy mocnym nacisku pozostawiają jasny odcień, a właśnie ten mocny nacisk pozwala dokładniej wypełnić pory w kartce, czyli uzyskać bardzo gładką powierzchnię. Taka powierzchnia jest dosyć trudna do ponownego pokrycia, dlatego tym samym przechodzimy do rady numer 2, czyli odpowiedniej kolejności użycia ołówków. Nie każdy się tutaj ze mną zgodzi i dobrze, bo na tym polega sztuka, ale dobrze jest używać najpierw ołówków miękkich, a potem twardych. Wybieramy sobie miękki ołówek tak, żeby zrobić nim najciemniejsze miejsca na danym fragmencie. Numer ołówka dopasowujemy także do tego, jak mocno zamierzamy naciskać. Mocniejszy nacisk dokładnie pokryje kartkę, a słabszy zostawi fakturę. Później przechodzimy do ołówków twardych, które utrwalają i lekko rozblendowują powierzchnię. Najlepiej na osobnym kawałku kartki przetestować sobie różne kombinacje nacisku i twardości ołówka, by przekonać się, jak interesujące efekty można uzyskać. I w tym miejscu polecam Wam także stosowanie zestawu ołówków, w którym różnice pomiędzy poszczególnymi twardościami są wyraźnie zauważalne, bo wtedy lepiej można wykorzystać potencjał, jaki właśnie w tym drzemie. Dzisiaj używałam zestawu ołówków Gold Faber, które mają bardzo dobre grafity i, tak jak słusznie zauważyła Sami, mają bardzo ładny, luksusowy design. Bardzo podoba mi się to połączenie granatu i srebra. Ołówki bardzo łatwo się rozmazują, dlatego polecam Wam regularnie odświeżać gumką do mazania miejsca, które na rysunku powinny pozostać białe. Gdy tego nie robimy, brud coraz mocniej, z każdym pociągnięciem naszej ręki, coraz mocniej wczepia się w kartkę i na samym końcu trudno go usunąć, gdy już się nawarstwi. Pozostałości z gumki do mazania najlepiej strzepywać pędzlem, nie dłonią, żeby nie zniszczyć tego, co już sobie wcześniej narysowaliśmy. Skoro już jesteśmy przy gumce, to warto wspomnieć, że służy ona nie tylko do poprawiania błędów, ale też do rysowania. Czasem łatwiej jest zamalować jakąś powierzchnię ołówkiem i potem światłocień zrobić właśnie za pomocą wymazywania, niż od samego początku starać się omijać ołówkiem pewne fragmenty i robić taki slalom gigant. Wykonane w ten sposób plamy światła wyglądają bardzo realistycznie. No, a gumka może też służyć jako, uwaga, blender. Jeżeli chcecie, by powierzchnia, którą narysowaliście, była bardziej gładka, ale też jaśniejsza, to spróbujcie rozmyć ją właśnie gumką do mazania, tylko naciskając dużo słabiej niż wtedy, gdy próbowaliście coś wymazać. Blender nieco przyciemnia ołówek, więc tą sztuczkę z gumką warto też znać. 4. Ołówek można łączyć z całą masą różnych akcesoriów. Niektóre detale można rysować na samym początku przy użyciu czarnego długopisu i dzięki temu nie rozetrą się w trakcie pracy.
Na końcu warto wybrać biały żelopis, którym dorysowujemy jasne szczegóły, jak odbicie światła w oku, czy jasne, oświetlone włoski, które wystają z fryzury. Nie musimy zostawiać tej białej kreski zrobionej żelopisem tak jak jest. Można ją na przykład lekko wklepać lub rozetrzeć palcem jeszcze zanim wyschnie. Wtedy efekt będzie subtelniejszy, ale nadal bardzo realistyczny. Ołówek można też łączyć z markerem, tak jak robiłam to w przypadku portretu Aragorna, i oczywiście stosować całą masę innych dodatków, niekoniecznie takich stworzonych do rysowania, na przykład płatków kosmetycznych do rozcierania. Istnieją też precyzyjne gumki do mazania, które sprawiają, że można wymazać naprawdę niewielką powierzchnię bez rujnowania wszystkiego, co jest wokół. Testowałam kiedyś także białe markery czy białe pisaki do podpisywania płyt i one z kolei mają troszeczkę grubszą końcówkę niż biały żelopis, ale działają podobnie. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo, a jeżeli macie jakieś inne pomysły, to dajcie mi znać, a ja chętnie je przetestuję. I na koniec. Ołówek można bardzo, bardzo łatwo niechcący rozmazać, dlatego warto rysowanie zaczynać w górnych rogach i stopniowo przechodzić w dół. Ale całkiem fajnie sprawdza się też wspieranie ręki na listewkach czy długich pędzlach. Ja akurat tym razem używałam linijki. Długi przedmiot opieramy na biurku i naszej nierysującej ręce, a na nim można położyć sobie właśnie tą dłoń rysującą, tak by była nad kartką. Ten sposób szczególnie dobrze sprawdza się, gdy chcemy wrócić do fragmentu rysunku znajdującego się w środku. Koniecznie dopisujcie mi swoje pomysły na triki dotyczące rysowania ołówkiem i dajcie mi też znać, czy chcecie, żeby na moim kanale pojawiło się więcej filmów o tej tematyce. Okej, w tym filmiku to już wszystko. Dajcie mi znać, czy chcecie, żebym zwiększyła liczbę filmików dotyczących rysowania ołówkami i nie zapomnijcie zajrzeć na kanał Lenovo Polska, gdzie czeka na Was konkurs. Do wygrania jest plener malarski. No i to chyba wszystko. Jeżeli lubicie elfy albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć!